Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, przed nami Kia Ceed 1.6 115 koni z rocznika 2008. Dlaczego ten film? Otóż zdarza się bardzo często, gęsto, że piszecie do mnie takie zapytania, czy w 1.6 silniku też pasuje odkręcać miskę olejową. No i otóż tym zagadnieniem chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. O ile te silniki są niezawodne, o tyle bardzo często, gęsto zdarza się, że niestety układ smarowania zawodzi, silniki się zacierają, bez względu czy jest to silnik dwulitrowy, czy jest to bardzo dobra jednostka 1.6, która jest już na rozrządzie, na łańcuchu. No niestety mankamenty są zawsze jakieś, więc dlatego no niestety bardzo duże niedopatrzenie układu smarowania w tych silnikach powoduje to, że podczas jazdy najnormalniej w życiu korby się zatrzymują. I otóż tu zaraz chcę wam pokazać jedną rzecz. Tutaj mamy przed sobą miskę. Miska miała odkręconą śrubę olejową, leciało sobie do wanny, do naczynia, gdzie się zlewa olej przez 3 dni. No, 3 dni nie leciało, ale gdzieś tam ciurkiem ciekło. I otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Jeżeli byśmy tak bardzo dobrze zobaczyli, spójrzcie, ile oleju zostało. No może tego na nagraniu nie widać, ile oleju zostało tak naprawdę na dnie. Śrubę oczywiście wkręciłem, żeby sobie nie pociapać, ale tego oleju, jak widzicie, przelewa się bardzo dużo. Czy to jest olej? Tak, to jest olej, to jest oczywiście błoto, które zostało zgromadzone przez jazdę. No i wiadomo, że pasuje takie coś wyczyścić. No i teraz następne pytanie by padło i oczywiście odpowiedź z mojej strony. Jaki przebieg ma samochód? Więc słuchajcie, ten silnik ma 215 tysięcy przejechane. To jest przebieg jego realny, prawdziwy, z przeglądami, z książkami. Natomiast niestety, jak wiecie, jak książkowo ktoś jeździ, co 30 tysięcy wymienia olej, to bardziej jak pewne, że na dnie takiego silnika będzie zgromadzone błoto. Pominę kwestię w tym momencie, która jest bardzo ważna przy rozbieraniu silnika tego typu, czyli dołu miski. Należy tego smoka, który tam jest, bardzo dobrze wyczyścić, bo niestety możemy się rozczarować. Tak jak widzicie tutaj, te śmiecie, brudy, które są, to są niestety najnormalniej w życiu śmiecie zgromadzone z pracy silnika. To było to, wierzcie mi, że samo nie wyleci, tak jak widzieliście. Miskę obracałem. Ja może ją obrócę jeszcze w drugą stronę. Zobaczcie. To jest właśnie błoto, które powoduje to, że potem silnik nasz nie dostaje smarowania w pełni. Dlaczego? Dlatego, że w tej dziurze tutaj na dole, tutaj w tym otworze, tym tu, wchodzi smok, zasysa sobie olej, oczywiście ten, który może. A ten, który może na aktualną chwilę, gdybyśmy zostawili tak po wymianie oleju, to już będziemy wiedzieli, że z bełtami, z błotem, z tym wszystkim będzie musiał niestety pracować. Wiadomo, do pewnego czasu. Potem żywotność silnika się niestety zmieni. No i dobra, nie zatrzymuję was. Pokażę wam oczywiście, spróbuję ten olej zlać. Będę potrzebował do tego dwie ręce. Zleję olej, żeby wam pokazać, już może nie dzisiaj, tylko w dniu jutrzejszym. W dzień sobie go zleję do naczynia. Pokażę wam, ile oleju zostało w misce. Pokażę wam, jak silnik wygląda od dołu. Co należy wyczyścić. No, także póki co na razie do zobaczenia. I witajcie ponownie. Tak jak obiecałem, pokażę, sprawdzę, ile tak naprawdę oleju udało się mi wylać z miski olejowej. Tak jak tu widzicie, jest miska, która jest już wstępnie wyczyszczona, z której został wylany cały olej, całe błoto, które pozostało na dnie. Wiadomo, że w takiej misce co się znajduje? Znajduje się taka blacha antyrozbryzgowa.
Nie będę tłumaczył, po co to jest, choć jeżeli ktoś zapyta pytanie po co, to powiem po to, żeby olej został spokojnie zasysany ze smoka w momencie, gdy korby pracują, żeby po prostu ten olej na samym dnie poniżej tej blachy się nie rozchlapywał. A co do sedna sprawy, sytuacja wygląda w ten sposób. To jest ilość oleju, która została przeze mnie zlana z miski olejowej. Oczywiście, jak oglądaliście początek i słuchaliście, to wiecie, że olej został cały wylany. Ponadto zrobiłem sobie mały taki eksperyment. Oczywiście wy tego nie róbcie, chyba że chcecie na własne życzenie. Otóż ja co zrobiłem, przyznam wam się szczerze. Wiem, że krytyki się posypią, ale no niestety, kto nie ryzykuje, ten niestety nie wie. Z silnika spuściłem olej, po czym po bardzo długim odstaniu zakręciłem śrubę tą wylotową, zakręciłem silnikiem ponownie, po paru sekundach zgasiłem, po to, żeby ten olej mógł wycieknąć również z pompy. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że później samochód stał. Wiecie ile, jeżeli słuchaliście, i po takim czasie niestety mimo odkręconej śruby olej cały nie wyleciał. Dlaczego cały olej nie wyleciał? Spójrzcie, ile śruba tak naprawdę jest zamontowana wyżej nad spustem. I teraz pytanie i odpowiedź z mojej strony padnie taka, żeby ułatwić komentarze. Dlaczego warto taki zabieg zrobić od czasu do czasu i skąd się biorą te takie zacierane silniki przez przypadek, jeżeli producent katalogowo przewiduje zmianę oleju co 30 tysięcy w takim silniku? Wy jak chcecie, to sobie tak róbcie. Ja oczywiście, dla mnie rzecz święta, 10 tysięcy zmiana oleju sporadycznie, nie ukrywam, zdarzy mi się tam przekroczyć coś tam kapkę więcej, ale kapkę więcej to jest powiedzmy tam 1000-2000 miałem okazję przekroczyć i ten olej wylewam. Wiecie bardzo dobrze, że oleje mamy na rynkach coraz lepsze, tak jak i paliwa, jak i samochody, dlatego no niestety ta wymiana musi być jak producent zalecił, ale wy robicie według własnego toku rozumowania, bo taka jest najlepsza sprawa. Generalnie dla mnie zasada jest najważniejsza taka. Lepsza zmiana jest częsta oleju, nawet byle jakiego, jak bardzo dobrego, a rzadka wymiana. Dlaczego? Pierwsza kwestia. Olej, który pozostaje, nie zostaje spuszczony. Wiecie już dlaczego, bo śruba została w takim, a nie innym miejscu zamontowana. Natomiast kiedyś na silniku dwulitrowym pokazywałem wam filmik odnośnie miski olejowej i czyszczenia smoka. Smoka oczywiście pokażę wam później. Troszkę jest zimno, jestem w tym momencie na dworze. No jest mi zimno, dlatego ta kamerka też pracuje, więc tutaj od razu z góry przepraszam za pływający obraz. Ale wracamy do tematu. Pominąwszy kwestię, że to błoto zostaje wam dalej w silniku, zostaje wymienione, zlane, niezlane. Generalnie rzecz jest jaka, może się zdarzyć sytuacja taka, co was czasem zdziwi, bo niektórzy na przykład mają taką procedurę, spuszcza olej, sprawdza katalogowo, tego oleju wchodzi na przykład 5,7 litra do jakiegoś tam określonego silnika, modelu silnika. Natomiast po wylaniu oleju dolewa dotąd, aż ma stany. No i nagle u kuku okazało się, że kurka wodna, wlałem 5 litrów i już jest pełny stan. Co ten producent jakieś głupoty pokazuje? No to są właśnie te rzeczy, które pozostają na dnie, takie niedogodności z pracy silnika, z jego natury, bo tak go natura stworzyła, przez jakiś sztab ludzi, którzy zaprojektowali tą motorownię. No i teraz pytanie takie, ponieważ niektórzy bardzo często, gęsto pod komentarzami mi piszą, czy w komentarzach, po co odkręcać miskę? Ja nie mówię, że tę miskę macie odkręcać przez cały czas, bo to byłaby głupota, ale no niestety, jeżeli takim silnikiem zrobicie kilka wymian oleju, no wierzcie mi, że naprawdę tego błota się zgromadzi. Dlaczego błota? Może nie będę mówił, dlaczego się bierze błoto, tylko pozwolę sobie przytoczyć sytuację taką. Jeżeli ktoś ogląda filmik, kto był kiedyś właścicielem Fiata 126P, czyli typowego maluszka, w którym nie było filtru oleju, śruba była zamontowana na samym dnie spustowym i odkręcaliśmy olej, wylatywał, wlewaliśmy nowy, a co się działo w filtrze odśrodkowym, który był zamontowany na deklu rozrządu? Oczywiście najnormalniej w życiu gromadziło się błoto. I właśnie takie też błoto gromadzi się w misce olejowej,
gromadzi się we wszystkich zakamarkach i dlatego, no niestety, wierzcie mi, nie pozbędziecie się całego brudu i syfu. Nawet jeżeli zrobicie sobie jakąkolwiek płukankę silnika, to nie wierzę w to, że z takiej miski olejowej, jak jest ta, uda się wam wyciągnąć całe śmiecie. Ponadto kiedyś robiłem sobie eksperymencik w silniku dwulitrowym, próbowałem wysysarką wysysać olej. No i niestety efekt był również podobny, dlatego że na dnie został mimo to olej, który, jak sprawdziłem, nie odkręcałem miski, tylko najnormalniej w życiu pochylnie silnika zrobiliśmy, przechylając pojazd, no i niestety tego oleju wyleciało bardzo dużo. Jeden jest wniosek, że w normalnych warunkach, gdybyście nawet chcieli i pochylili ten samochód tak, żeby śruba spustowa była nachylona w tamtą stronę, czyli przodem najechali na jakiś podjazd, to zawsze gdzieś tutaj w tych zakamarkach zostaną wam nieczystości. Generalnie ja nie jestem w tym momencie krytykiem, nie chcę krytykować, bo to nieładnie jest krytykować. Problem jest tylko pokazać, że się potrafi lepiej, a z mojej strony ja chcę tylko doradzić i pokazać, co zrobić, żeby praktycznie rzecz biorąc, no, zyskać te kilometry, bo jednak motorownia jest fajna, tylko należy po prostu o nią zadbać, a częste, gęste te pojazdy z zatartym silnikiem, z małym przebiegiem, no to są właśnie te silniki takie z zaniedbania. Nie mówię, że jest to może zaniedbanie takie, które jest z natury, tylko po prostu nie do końca wszystkie rzeczy są dopracowane, jak w wielu modelach różnych silników. Dlatego tu nie krytykujemy, tylko staramy się pomóc w tym momencie. Dobra, nie zatruwam was. Tu oprócz tego pokażę tylko są śrubeczki, które trzymają ten dekielek. Także dekielek spokojnie mogę już założyć. Co prawda miskę jeszcze będę musiał gdzieś tam dla pewności doczyścić, żeby się nie okazało, że jakieś tam opiłki pozostały na dnie, bo byłaby to głupota mieć miskę na zewnątrz, a mimo to nie wyczyścić. Tak samo jak głupotą by było odkręcić miskę olejową, wyczyścić ją ładnie, a nie wyczyścić smoka. No właśnie. Także widzicie, tym bardziej, że obudowa leży sobie w tym momencie na betonie, więc bardziej jak pewne, że pewne nieczystości by się dostały, które będę musiał wyczyścić, wydmuchać, wygłaskać i zmontować. Dobra, nie zatruwam waszego czasu teraz. I oczywiście na koniec pokażę wam smoka, czy był zabity, czy nie był zabity, jak wygląda generalnie smok. Ci, co wiedzą, to nie będą pewnie oglądali, tylko się już wyłączą, a ci, którzy dotrwają do końca, to przekonają się, czy było warto. Także póki co na razie dziękuję i do zobaczenia. Hej! I spotykamy się już przy smoku. Tak jak widzicie, smok jest wykręcony. A w jego wnętrzu, tak jak widać, na siatce zgromadzone są brudy. Co prawda nie jest może tego tak dużo widać na nagraniu, natomiast tak jak widać, w tych krateczkach jest coś pozaklejane, co ogranicza przepływ oleju. No i to jest właśnie ta odpowiedź, dlaczego warto wyciągać smoka. To jest to, co widać, a po wyczyszczeniu wiadomo, że wyleci tego brudu o wiele więcej ze środka. Bo tego teraz tak naprawdę nie widać, ale sitko jest ograniczone. Także póki co mamy jasną, czystą odpowiedź, czy warto, czy nie warto. Także pozdrawiam i do usłyszenia w komentarzach. Cześć.